Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kukiz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Paweł Kukiz, opalony ogrodnik. Proszę państwa, fantastyczne zdjęcia folii tam w środku. Nie folii, tylko foliaka. Bardzo, bardzo tak się mówi, tak. No, nie, pan nie jest ogrodnikiem, więc pan nie, może się pomylić, panie redaktor. Foliak 4x8, 16 pomidorów, 25 pomidorów, 25 papryk, szklarniowe ogórki, gruntowe ogórki, bazylia, bo świetnie rośnie razem z ogórkami i z pomidorem i papryką. Świetnie rośnie i później na talerzu świetnie też i wygląda. I świetnie wygląda, tak. Powinien pan tam sery też posadzić od razu. Dobrze, panie pośle, ogrodnictwo rozumiem to później, na razie polityka, a w zasadzie nie wiem, czy polityka, czy incydenty, no bo ambasador rosyjski oblany został farbą i my mówimy o prowokacji, a szef, rzeczniczka MSZ-u rosyjskiego Maria Zacharowa powiedziała, że to fani neonazizmu po raz kolejny odsłonili twarze i to krwawe. Pan, ja się przez lata przyzwyczaiłem, że w Polsce, co niektórzy dziennikarze nazywali mnie na przykład faszystą i tak dalej, więc na mnie te ruskie różnego rodzaju określenia nie jakoś szokująco na mnie nie działają, a poza tym to Ruscy, więc oni mają specyficzną propagandę. Neonazizm w Polsce, no to już jest przegięcie, którego by nie wymyślił jakiś wybitny pisarz. A pan uważa, że to była prowokacja, czy... Ale nie, no, on spełnił swoje zadanie, ewidentnie. Ten ambasador robi... Nie wiem, czy pan zauważył, on był naprawdę, tam widać na twarzy, że on był szczęśliwy. On był szczęśliwy, że tym sokiem oberwał? Tak, on był przeszczęśliwy, wykonałem zdjęło swoje dzieło, blin. No dobrze, i tyle. Bez względu, i on jest dumny z siebie. W życiu go Ruscy nie odwołają, bo on jest właśnie świetnym ambasadorem, który idealnie prowokuje Polskę i Polskę i dał pretekst ruskim do tego, by Ruscy zażądali w tej chwili potężnej uroczystości składania wieńców pod pomnikami tych, którzy pod pretekstem wyzwalania zniewolili kilka państw, kilkanaście państw świata. To polityka historyczna z Rosją, która, jak widać, przybiera również takie oblicze. W Sejmie jutro głosowanie nad prezesem Narodowego Banku Polskiego. Tym prezesem na kolejną kadencję ma być Adam Glapiński. Pan już zapowiadał, że poprze tę kandydaturę. To ja mam pytanie, czy nie ma pan żadnych wątpliwości? Wie pan, no trudno mieć wątpliwości, bo ja po pierwsze nie znam kontrkandydatów, ani opozycja mi nie przedstawiała jakichś swoich kandydatów, ani nikt mnie usilnie nie namawiał, nie zachęcał do zagłosowania. Opozycja na nie może przedstawić kandydatów, bo jak pan wie, kandydata na prezesa NBP przedstawia prezydent. Tak, przedstawia prezydent, no ale nie było żadnych sugestii, nie było żadnych wskazań, kto mógłby by zastąpić Glapińskiego i na przykład załóżmy, przekonałaby mnie opozycja do tego, że ten czy inny człowiek, pan X czy pani Y byłaby świetnym prezesem banku. Wtedy być może wybrałbym się do prezydenta i poprosił panie prezydencie, a może by pan prezydent spojrzał łaskawym okiem na... Ja nie mówię teraz o tym, czy byliby inni. Pytam tylko o Adama Glapińskiego. Czy nie ma pan żadnych wątpliwości? Czy nie drgnie panu powieka? I ręka się nie omsknie? Powieka pewnie drgnie, no wie pan, każda taka sytuacja nie, jest bo pan tak z taką pewnością globalna, mówi, że nie mam wątpliwości. Nie powiedziałem, że nie mam wątpliwości. Czy powiedziałem? Powiedział pan, że trudno mieć wątpliwości. No trudno mieć wątpliwości w przypadku, gdy jest jeden kandydat. Dobrze, to wie puenty. Pan, no to jak? To do puenty. Znaczy wie pan, bo to jest poważna sprawa. No jeżeli... To jest bardzo poważna sprawa. To jest poważna funkcja. Natomiast uważam, że skoro, wie pan, trafił Glapiński na moment no, kiepski dla całego świata. Ja widziałem taki mem, w którym ktoś tam napisał, to, że Kaczyński z Morawieckim doprowadzą do inflacji w Polsce, to była rzecz oczywista. Natomiast to, że udało im się doprowadzić do inflacji w Stanach Zjednoczonych i w Holandii, pełny szacun. Więc to wie pan, tak podobną skalę inflacji mamy w Holandii. Mimo podnoszenia stóp procentowych, czy w Czechach, czy w Słowacji, Stany Zjednoczone mamy kryzys. Mówią, że zaraz poza będzie tym, u nich 10%, wie pan, jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. W tej chwili, gdyby Glapiński został zastąpiony jakimś innym panem czy panią, no to ten jego następca czy następczyni miałaby wszelkie powody, by w razie jakiegoś jeszcze większej inflacji powiedzieć, a to nie moja wina, to jest wszystko wina Glapińskiego. Więc niech w pełni poniesie odpowiedzialność. Ja mam nadzieję, że Polskę wyprowadzi z tego
z tego no, fatalnej sytuacji obecnie gospodarczej, pieniężnej. Za chwilę będzie 8 po 8, a naszym gościem ciągle jest Paweł Kukiz. Panie pośle, ciągle czekam na jakieś pieniądze z Komisji Europejskiej na pomoc dla uchodźców. Tych pieniędzy jeszcze nie ma. Te pieniądze są ciągle omawiane. Na razie są przesuwane z innych działów. Myśli pan, że dostaniemy te pieniądze? Ja myślę, że uda się tak doprowadzić do przegłosowania ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta. Mówi pan teraz o pieniądzach na Krajowy Plan Odbudowy. Ja pytałem o inne pieniądze, na razie o pieniądze, które powinna dostać Polska i inne państwa, które przyjęły. Ja panu powiedziałem, że gdyby była dobra wola Unii, to z pewnością te pieniądze już by były. Gdyby rzeczywiście Niemcy i Francja przede wszystkim traktowały tą wojnę na Ukrainie jako zagrożenie dla całej Unii Europejskiej, to te pieniądze już by się znalazły. Unia tłumaczy, że nie jest w stanie przekazać bezpośrednio pieniędzy Ukrainie, ponieważ Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej. Ale można za pomocą samorządów na przykład... Ale są uchodźcy są w Polsce. No uchodźcy są w Polsce. My jesteśmy w Unii Europejskiej. No oczywiście, że powinniśmy dostać te pieniądze. Tylko chciałem dokończyć, że gdyby Unia chciała, to mogłaby również pomagać Ukraińcom tam na Ukrainie poprzez samorządy, poprzez na przykład dotacje celowe na samorządy, na pomoc Ukrainie i samorządy, miasta zaprzyjaźnione polskie mogłyby przekazywać miastom zaprzyjaźnionym na Ukrainie jakieś tam pieniądze. To jest kwestia dobrej woli. Oni takiej dobrej woli nie mają. Oni nie czują tego zagrożenia. Oni niestety nie mieli na swojej ziemi, mówię o Francuzach, mówię o części Niemiec, nie mieli tego sowieckiego buta na swojej, ruskiego buta na swojej ziemi. Oni nie wiedzą, co to jest za nacja, oni nie wiedzą, jaka to jest straszna nacja, nie wiedzą, że to są dzikusy w ogromnej mierze. Dobra, panie pośle, pan weźmie oddech, a ja zadam pytanie. Dobra. Pytam o te pieniądze, o których pan zaczął już mówić. Krajowy Plan Odbudowy. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, a czy pan po prostu wierzy, że my te pieniądze dostaniemy? Rok temu złożyliśmy im wszystkie wymagane dokumenty, od roku tych pieniędzy nie ma. No tak, ale to jest, mają pretekst w postaci reformy Sądu Najwyższego. Dzisiaj ta sprawa w Sejmie. No więc jak najszybciej powinno się zlikwidować tą Izbę Dyscyplinarną, przegłosować. Myśli pan, że to wystarczy? Że Unia powie, dobra, nie ma Izby Dyscyplinarnej? Wie pan, jeżeli to nie wystarczy, no to trzeba się zastanawiać bardzo poważnie nad zmianą polityki zagranicznej. No, tyle. Co to znaczy zmiana polityki zagranicznej? No po prostu nad innymi przyjaciółmi najbliższymi. Mamy jakichś innych przyjaciół? Rosja, Węgry? No Rosja, Węgry, ja nie mówię o tych, że jest jeszcze mnóstwo innych państw na świecie. Proszę państwa, w internecie. Wie pan, w tej chwili podczas tej audycji nie dojdziemy. Wiem jedno, jeżeli po uchwaleniu ustawy prezydenckiej Unia będzie dalej wstrzymywała się z wypłatą pieniędzy, no to znaczy, że ta Unia coś nie jest Unią, tylko dominacją Niemców i Francuzów jest. Po prostu jesteśmy jednym z państw jakichś, nie wiem, nie podbitych, ale zawłaszczonych przez te dwa, o które wymieniłem. W internecie porozmawiamy również o tym, czy czekają nas wcześniejsze wybory i porozmawiamy o tym, czy w tych wyborach Paweł Kukiz wystartuje z listy PiS-u. Ale to w internecie. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Dziękuję bardzo. Ale zanim o wcześniejszych ewentualnych wyborach, to chciałbym dokończyć tę sprawę pieniędzy. Pan bardzo ostro ostatnio potępił posłów, którzy głosowali przeciwko, którzy inaczej, głosowali za wstrzymaniem tych pieniędzy europejskich dla Polski. Pan ich nazwał szmalcownikami. Nie za ostro? Wie pan, ja bym ich nazwał ostrzej. Piątkowo bym ich nawet nazwał, ale już... Piątkowo? No tak jak, no nieważne, no, po prostu co jest jeszcze całe spektrum z określeń, którymi bym ich nazwał najchętniej, ale nie chcę po prostu nazywać. No, proszę pana, no jeżeli ktoś działa przeciwko własnemu państwu, przeciwko własnemu społeczeństwu, no to szmalcownik to jest bardzo delikatne określenie. I tak pan nazywa
tych europosłów, którzy nie chcą, żeby do Polski trafiły teraz te pieniądze. No mogę ich nazwać, no to jest parce, no to nazywam ich zdrajcami, nazywam ich parszywcami, nazywam ich po prostu łajdakami, no jeżeli pan chce tak mocniej się. Ja nie chcę, ja pana pytam, czy tam to nie było za mocno, nie było, z całą pewnością nie było. To są zdrajcy po prostu, zdrajcy antypolscy, antypolska agentura, ja pojęcia nie ma, jak nawet nazwać to towarzystwo. Ale kogo pan ma na myśli? Mam na myśli tych, którzy głosują przeciwko, czy jakby powodują, czy tworzą klimat, który uniemożliwia wypłacenie, czy opóźnia wypłacenie pieniędzy należnych Polsce z Unii, z kasy. No nie, ale oni mają swoje argumenty. Mówią na przykład o właśnie o tym, że nie mają zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Proszę pana, wszystkie sprawy załatwia się u siebie w domu. Jakby jeżeli mają wątpliwości co do jakiegoś nikłego wpływu i to trzeba się na sytuację w Polsce jako opozycja i tak dalej, to trzeba się zastanowić nad taką konstrukcją ustrojową, która wzmocni, czy jakby da więcej możliwości opozycji wymuszania na władzy jakiegoś określonego postępowania. Panie pośle, czy w Polsce grożą wcześniejsze wybory? Grożą albo są szansą? To pana Ziobry trzeba zapytać, no mnie nie. Właśnie dlaczego pana Ziobry? No dlatego, że ma chyba 18 czy 19 posłów i to w dużej mierze od niego zależy, czy ale on mówi, że on zagłosuje przeciwko ustawie, jeśli oczywiście nie będzie spełniała jego oczekiwań. Proszę pana, przecież pan doskonale wie, że w największej mierze tym wszystkim starym bytom czy politycznym chodzi przede wszystkim o spółki Skarbu Państwa, o synekury i tak dalej. Na pewno się w jakiś sposób dogadają. Poza tym ci młodzi ludzie z frakcji Ziobry w życiu nie odpuszczą tych wszystkich spółek, tych wszystkich jeszcze te półtora roku będą chcieli dotrwać w synekurach. No taki niestety ustrój i tyle. I może się skończyć pan, jeżeli pan Ziobro się będzie upierał przy tych swoich różnych planach i tak dalej. I to może skończyć się tak jak z panem Gowinem, czyli zostanie mniej więcej z taką samą ilością posłów, jaką ma Gowin czy Kukiz. No, tyle. A propos posłów, których ma Kukiz, pan mówi, że pan poprze Glapińskiego, a nie wie jak koledzy. Ja mam takie wrażenie, że... Ja się domyślam, jak koledzy zagłosują. A jak zagłosują, pana zdaniem? Domyślam, więc ja nie będę tutaj w tej chwili... Zagłosują jak chcą, ponieważ u mnie jest wolność i pluralizm. Ale to trzeba łączy w takim razie. Nie, panie pośle, to ja pytam serio. No bo łączy nas, w każdej łączy nas walka o sędziów pokoju, łączy nas walka o zmianę ordynacji wyborczej, łączy nas walka o zmianę ustroju państwa i wspólne takie ogólne spojrzenie na te kierunki, w którym powinna pójść Polska, by no właśnie, panie pośle, bo człowiek, obywatel miał podmiotowość w tym państwie. Pan tyle. Na to jest pan w szczegółach Glapiński, z całym szacunkiem dla pana prezesa, no to jest, wie pan, przy ordynacji wyborczej czy takich ważniejszych politycznych sprawach, no to jest pikuś, to jest ziarenko po prostu. To jest rzecz nie tak istotna jak konstrukcja ustrojowa. Panie pośle, możemy ruszyć. To porozmawiamy. To najważniejsze pytanie, jakie ja w tej chwili mam do pana, to jest takie. Czego pan oczekuje w zamian za poparcie Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego? No, psi parę, się ciągle nie nauczyłem tych zasad i nie chcę się uczyć zasad tego. Panie pośle, ale ja nie pytam o stanowisko. Pytam tylko, czego pan oczekuje, na przykład politycznie. No, to politycznie, wie pan, politycznie to oczekuję w tej chwili rozmowy za tydzień z panem prezesem Kaczyńskim i przegadania takiego bardzo konkretnego ustaw autorstwa Kukiz15, które muszą być uchwalone w najbliższym czasie. A właśnie jakie to ustawy? No, wie pan, no zatrzymała się sprawa z sędziami pokoju. Tłumaczenie jest takie, że dopóki nie zreformujemy sądu, no, dopóki nie uchwalimy ustawy, którą zaakceptuje Unia Europejska, mówię o reformie Sądu Najwyższego, no to Unia Europejska będzie negatywnie patrzyła na jakiekolwiek inne zmiany w sądownictwie. No i trochę jest w tym racja. Nie chciałbym, żeby spalić taką ideę, jak sędziowie pokoju. No więc chcę porozmawiać, powiedzieć, no to zróbmy to natychmiast i jak najszybciej uchwalmy sędziów pokoju. Druga taka ustawa o sędziach pokoju, a druga taka sprawa, to jest druga taka kluczowa w tej chwili ustawa, to jest ustawa o broni i amunicji. I tu od razu... To od razu, przepraszam, wyjaśnimy może, bo ludzie myślą, że pan chce każdemu dać pistolet. Nie. Ja wielokrotnie powtarzam, tu nie chodzi o to, żeby móc pójść do sklepu, zamówić mleko, kefir, dwie bułki, kałasznikowa i granat. Tylko żeby skończyć przede wszystkim z taką zasadą przyznawania broni do celu
i zastąpić to zasadą, która dzieli broń na cztery kategorie, rozpoczynając od KBKS-u, a kończąc na karabinie maszynowym. Generalnie w całej ustawie chodzi o to, by ludzie mieli większą możliwość zapoznania się z bronią i wyzbycia strachu przed bronią przy jednoczesnym, umiejętnym posługiwaniu się bronią. Ja to mówię, to jest temat rzeka. To ważne w tej chwili, bo mamy wojnę na Ukrainie. Która może być tutaj. I w związku z tym coraz więcej osób mówi, jakby co, to ja nie umiem strzelać, to może się nauczę. Pan, jest, ale to w ogóle, ja również chcę z panem prezesem porozmawiać w przyszłą środę o, czy czwartek, środa albo czwartek, porozmawiać również o takim bardziej kompleksowym podejściem do tych spraw obronności, czyli połączenie tej ustawy, nowej ustawy o broni i amunicji do powrotu do koncepcji strzelnica w każdym powiecie. Strzelnica w każdym domu. No, domu to może niekoniecznie, bo to muszą być odpowiednie warunki, odpowiednie odległości i tak dalej. Chociaż są, ja znam kolegów, którzy mają tak przygotowane... Pan ma taką posiadłość, że pan w zasadzie mógłby mieć strzelnicę. Mógłbym, ale po co, skoro mam obok w Pawłowie, jest taka miejscowość, gdzie mamy jedno z dłuższych chyba torów tych strzelniczych, jeszcze posowiecki. Panie pośle, to pan mówi cały czas o tym spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w przyszłym tygodniu, środa lub czwartek. Pan chce rozmawiać z prezesem. No, o ważnych sprawach chcę rozmawiać o tym, czy w ogóle jest sens, bym pozostawał w polityce, bo dla mnie jedynym sensem pozostania w polityce jest nadzieja i wiara w to, że te kluczowe ustawy, łącznie ze zmianą ordynacji wyborczej, będą w czasie mojej jakiejś tam aktywności załatwione, uchwalone. No to jest, czyli no kluczem jest oczywiście ordynacja wyborcza i te sprawy dotyczące partycypacji obywatela, czyli w życiu politycznym, czyli referendów i tym podobnych spraw. No ale na dziś, jak powiedziałem, ustawa o broni i amunicji, ustawa o sędziach pokoju. Jeżeli to będzie uchwalone, to wtedy będę zastanawiał się nad startem w kolejnych wyborach i wyprzedzę pańskie pytanie. Najprawdopodobniej wtedy z listy Zjednoczonej Prawicy, bo nikt mi poza tym nie, ja sam nie jestem w stanie, do Sejmu się nie dostanę, natomiast nie jestem w stanie, nikt z opozycji nie jest zainteresowany tymi postulatami. Nikt które nie chce Pawła Kukiza? Nikt nie chce zmieniać ordynacji, nikt nie chce zmieniać ustroju. Ten ustrój jest super pod warunkiem, że masz władzę, bo wtedy dajesz swoim spółki Skarbu Państwa, zatrudniasz rodziny, jesteś bezkarny, możesz robić coś, jeżeli... Nikt się nie gniewa, ale PiS wiele z tego robi. Ale oczywiście, ale ja się nie gniewam, mało i tego, ja mówię... Ale nie, panie redaktorze, nie. Będę wspierał pod warunkiem, że PiS obliguje się do wprowadzenia takich ustaw, które te procedery po prostu ukrócą. Nie, panie pośle, ale panie redaktorze, została już uchwalona ustawa antykorupcyjna, która już w dużej mierze działa. I już te osoby, korupcję, które zostały skazane za korupcję, urzędnicy czy politycy skazani za korupcję, już mają zakazy udziału w przetargach publicznych, startowania w wyborach. Już to sądy mają obowiązek orzekania takich kar. Panie pośle, żyjemy w kraju, w którym wójt prawomocnie skazany wyrokiem, co powinno skutkować pozbawieniem go funkcji wójta, w drugiej instancji prawomocnie skazany wyrokiem, został na stanowisku wójta jeszcze przez 4 no, lata. No ale oczywiście, tak. Bo zapomniano no, pan, dosłać papierek. No, panie redaktorze, no to podobnie... Panie pośle, przepraszam, ja nie chcę pana atakować, pan się znowu zdenerwuje i będzie na mnie krzyczał, ale panie pośle... Ale ja nie krzyczę. Pan naprawdę uważa, że pańskie apele do PiSu panie redaktorze, uważam, że gdyby mnie nie było w Sejmie, to w życiu by nie pojawiła się w Sejmie ustawa antykorupcyjna, nie byłaby uchwalona. Na przykład, małymi krokami, ja nie jestem w stanie bez pieniędzy i z kilkoma posłami, bez, wie pan, no nie do końca sprzyjającymi mediami, a przynajmniej nie tak sprzyjającymi jak pan, dużym jak opcjom. Ja nie chcę pana wmieszać to wszystko, pan się lepiej... Dobrze, panie pośle, nie, ale ja naprawdę przepraszam, że się uczepiłem tego swojego porównania, ale to naprawdę są apele takie, jak
jakby no, owce ale to nie są prosiły przecież wirka, ale panie redaktorze, ale teraz no, rzeczywiście, no, przecież tłumaczę panu, ustawa antykorupcyjna już została uchwalona. Dobrze. Gdyby Kukiz 15 nie było w Sejmie, to takiej ustawy w życiu by nie było. Podobnie sprawa czy legalizacji tej leczniczej. Najważniejsza deklaracja, którą pan w tej sprawie wygłosił, była taka, jeszcze nie wiem, czy będę jeżeli kandydował, wyjdą, ale jeśli będę, to zjednoczonej. Jeśli będę, to tylko pod warunkiem takim, że zostaną w tej kadencji uchwalone te dwie kluczowe ustawy, o których mówię, sędziowie pokoju, ustawa o broni i amunicji, a w umowie, ewentualnej umowie ze Zjednoczoną Prawicą będzie również umowa o zmianie ordynacji wyborczej i punkt ordynacji wyborczej i punkt o referenda. Być może referenda udałoby się, wie pan, gdyby nie wojna, to ja bym robił wszystko, żeby przynajmniej referenda lokalne, właśnie takie, gdzie istnieje możliwość odwołania na przykład wójta. W tej chwili ma pan przepisy takie, że właśnie odwołanie wójta jest w praktyce niemożliwe. Ze względu na frekwencję. Tak, ze względu na frekwencję. Chcemy te progi poobniżać i tak dalej. No ale sytuacja jest w tej chwili taka, że priorytetem jest walka z tymi, jest po prostu zapewnienie logistyki Ukraińcom, którzy walczą z tymi bandytami z Moskwy. A propos Ukrainy. Polsat kupił, jak czytam, dzisiaj donoszą o tym media, Polsat kupił prawa do serialu komediowego Sługa Narodu. I tu jest dla państwa informacja, Sługa Narodu to jest taki, to był taki serial na Ukrainie komediowy, w którym główną rolę grał aktor komediowy, aktor kabaretowy Wołodymyr Zełenski. I rzecz opowiada o człowieku, który się zaplątał w politykę tak skutecznie, że został prezydentem. Wołodymyr Zełenski zresztą zaraz potem poszedł dokładnie tą drogą. Mało tego, jego klub w Dumie nazywa się właśnie Sługa Narodu. Panie pośle, może by pan zagrał Sługę Narodu? Pan już grał w filmie. Za stary jestem, proszę pana. A, że to ładniejszy ma być. To musi być ładniejszy, młodszy, fajny musi być, taki ładny. To może Szymon Hołownia. Ja myślałem o panu. Ja nie jestem od pana wiele młodszy w tej sytuacji. Ale ładniejszy, wie pan. Przez grzeczność nie zaprzeczę oczywiście, ale czyli nie, pan Sługą Narodu pan nie zostanie? Może ja jestem sługą narodu, proszę pana, od 2015 roku. A nie wie pan, bo przygotowując się do tej rozmowy, posłuchałem po raz kolejny pańskiego utworu z czasów Majdanu. Szczerze wmerła Ukraina. To jest wstrząsający utwór. Ja po raz kolejny państwu go polecam. Jest na YouTubie. Wie pan, bo pan się zaplątał w tę politykę. Różne pan zbiera recenzje, tak delikatnie to ujmę. W nosie mam te recenzje, niech mi pan wierzy. Słowo honoru. Był moment, że przejmowałem się tymi recenzjami. No tak, jak człowiek ma czyste sumienie i dąży do jakiegoś celu, ale do ja teraz nie o tym. Ja realizacji tylko nadziei. Ale naprawdę nie chciałby pan wrócić na tumanem scenę? Tumanem będę jednym czy drugim przejmował, po co? Nie chciałbym wrócić na scenę. Muniek Staszczyk wraca na scenę, pański rówieśnik. Tak, Kazik Staszewski z niej schodzić nie proszę zamierza. Proszę mi wierzyć, że to jest tak, że oczywiście jest taki czas, że scena jest wszystkim, przynajmniej dla mnie była wszystkim i wydawało mi się, znaczy może nawet nie tylko wydawało, że jestem w stanie z tej sceny w jakiś sposób też budować świadomość, jakoś w jakiś sposób wyrazić bunt i tak dalej. No ale co z tego, skoro nie mam żadnych mocy sprawczych? Na scenie nie uchwalę ustawy, która ukraca korupcję wśród urzędników, polityków. Jakie to fajne śpiewałem życie. O tym na piosenki. Śpiewałem piosenki buntownicze, piosenki, gdzie sprzeciwiałem się temu jumactwu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, taki polityk posłuchał. No i mówię, no śpiewa Tuman, niech sobie śpiewa, a ja robię swoje. Natomiast w tej chwili udało się wprowadzić na przykład ustawę antykorupcyjną. Jeszcze w kolejnej kadencji będzie działała w sposób taki, że nie będzie możliwości zasiadania przez posła w jakiś tam, nie wiem, znaczy sprawowania innej funkcji, łączenia funkcji posła z funkcją na przykład dyrektorską w jakiejś korporacji. Ale na przykład ciągle tak można tak tak. No wiele rzeczy jest takich, panie redaktorze, że no, najchętniej to bym, to, gdyby była taka możliwość, to po prostu z dnia na dzień chciałbym zmienić system, ale nie ma takiej możliwości, nie ma takiej, trzeba wszystko małymi krokami powoli cieszyć się tym, co się w ogóle udało osiągnąć. Ze sceny tego nie osiągnę. To na działkę. A jak nie to na działkę, do tych pomidorów sobie pouprawiać, święty spokój, człowiek od... Naprawdę, niech mi pan wierzy, to jest taki...
taki relaks, taki mimo ciężkiej pracy, ale relaks jest nieprawdopodobny. Ale to trzeba umieć, jak pan to wszystko sam zrobił. Tam trzeba się uczyć, to jest, wszystkiego się człowiek jest w stanie nauczyć. Nawet pobytu w tym cyrku na wiejskiej jest człowiek się w stanie nauczyć. Także to wydaje mi się łatwiej. To mi się wydaje łatwiejsze niż zbijanie tych pańskich skrzynek. Nie, proszę pana. Zbijanie skrzynek jest znacznie bardziej skomplikowane. Znaczy nie, jest znacznie łatwiejsze niż siedzenie. Paweł Kukiz, specjalista od skrzynek. I cyrku. Skrzynek, pomidorów i cyrku. I papryk. Smacznego, dziękujemy serdecznie, do widzenia. Dziękuję bardzo.